Okej, ja jestem szczęśliwy dzisiaj z trzech powodów. Pierwszy jest taki, że stoję na TEDxowej scenie i spełnia się moje marzenie. Pozostałe dwa to to, że będę miał okazję powiedzieć o dwóch rzeczach, które kocham najbardziej. O edukacji i o druku 3D. Ja mam taką dzisiaj dla was kontrowersyjną, może dla niektórych tezę, że żeby coś pojąć, żeby coś naprawdę zrozumieć, to trzeba to najpierw zepsuć. I żeby zacząć w ogóle o tym mówić, musimy zgodzić się na jedną tezę, że dzieci rozumieją znacząco więcej, niż nam się wydaje. Dziękuję państwu bardzo. Ale nie, słuchajcie, mam jeszcze 11 minut, 15 sekund, to jeszcze coś powiem. To może powiedz, co tam słychać u ciebie na przykład. Jeszcze raz? Powiedz, co tam słychać u ciebie po prostu. No więc tak, dokładnie. Urodziłem się... Dobra, słuchajcie, moja mama uważała, że są trzy rodzaje zabawek, które się dla dziecka nadają. Pierwsze to były drewniane klocki, drugie to była góra plasteliny, a trzecia to był mój ulubiony zestaw, to były kalosze, kałuża i kijek. I teraz ja się absolutnie poszedłem na to, zgodziłem się z nią całkowicie, ale wiecie, co było najbardziej ekscytujące w tych rzeczach? To, że budowałem tamę na kałuży, ona przeciekała, ja ją burzyłem i budowałem lepszą, a później jeszcze lepszą. Jak miałem górę plasteliny, to robiłem z niej wielkie koło, a potem robiłem z niej wielki sześcian i niszczyłem i budowałem coś nowego. Jak miałem klocki, to budowałem wieżę, burzyłem ją i budowałem lepszą. I to były te rzeczy, które dawały mi zrozumienie tego, jak działa wokół mnie rzeczywistość, a tym moim zdaniem powinna być edukacja. A później przyszedł taki, słuchajcie... Dobra, sorry. A później przyszedł taki wstydliwy moment w moim życiu, że zostałem harcerzem. I jak się jedzie na obóz harcerski, to jednym z pierwszych twoich zadań jest... Jednym z pierwszych twoich zadań jest zbudować sobie łóżko. Dostajesz żerdzie, dostajesz trochę linki, dostajesz gwoździe i młotek. Może to nie jest do końca rozsądne, ale tak właśnie jest. I budujesz łóżko. No więc zabrałem się za robienie łóżka i to nie było dobre łóżko. To nie było dobre łóżko. To był policzek w twarz całego przemysłu meblarskiego. Natomiast co było najlepsze, to to, że miałem możliwość rozmontować później to łóżko, zburzyć je i zrobić lepsze, i lepsze, i lepsze. Aż w końcu osiągnąłem cel początkowy, czyli w łóżku dało się spać. I to mówię dlatego, że wierzę w to, że ta kreatywna moc budzi się właśnie ze zniszczenia, z kolejnych wersji tego samego przedmiotu, aż dochodzimy tam, kiedy rozumiemy, jak działa rzeczywistość. I teraz nie wiem, czy znacie taką grę, zabawę. Ci, którzy śledzą TEDa, znają ją dobrze. Nazywa się Marshmallow Challenge. Marshmallow Challenge to jest taka gra, takie wyzwanie, w którym z jakiegoś powodu, i o tym za chwilę powiem, genialne są przedszkolaki, po prostu geniusze. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak działa takie Marshmallow Challenge, zasada jest bardzo prosta. Dostajemy 20 nitek spaghetti, trochę taśmy klejącej, trochę sznurka i piankę. I zadanie polega na tym, że w 18 minut budujemy z tych elementów najwyższą wieżę, jaką się da, z pianką na szczycie. Widziałem różne grupy i różnych ludzi, którzy się tym bawili. To jest niesamowita po prostu fiesta kreatywności. Większość wież nie jest w stanie ustać sama z siebie, ale zabawa jest przednia. Tylko że w pewnym momencie zaczęto analizować, jak sobie różne osoby dają radę z takim wyzwaniem. I okazało się, że od przedszkolaków lepsze są tylko trzy grupy. Inżynierowie, architekci i dyrektorzy wykonawczy. Czyli ci, którzy zawodowo zajmują się budowaniem struktur, tak? I zaczęto się zastanawiać, dlaczego przedszkolaki są w tym takie dobre. Okazało się, że trochę inaczej budują. Otóż na przykład, nie wiem, czy widzicie na tym wykresie, studenci ekonomii nie radzą sobie za dobrze. I porównywano te dwa procesy, jak to wygląda. I wyszło na to, że taki student
w pierwszej minucie zaczyna się zastanawiać, jak zrobić tą wieżę. W 18 minucie ma zbudowaną pierwszą wersję wieży i wierzy w to, że to jest najlepsza wersja, jaką mógł zbudować. Przedszkolaki zachowują się zupełnie inaczej. W pierwszej minucie budują od razu wieżę, natychmiast. Patrzą na nią krytycznie, bo przedszkolaki są bardzo krytyczne. Patrzą na nią krytycznie, rozwalają na kawałki i budują następną. I następną, i następną. Są takie teamy, które budują piątą wersję w 18 minucie swojej wieży. I dlatego przedszkolaki są lepsze. Tak. I dlatego stąd jest moje głębokie przekonanie, że seria porażek, seria niszczycielskich aktów kończy się wiedzą na temat rzeczywistości. I że budzi kreatywność, z której później budzi się genialny nowy pomysł. Nie wiem, czy wiecie, ale teflon powstał w ten sposób, że naukowiec niechcący coś wylał na coś. Tak? Więc jeżeli poważnym naukowcom pozwalamy się mylić, jeżeli poważnym naukowcom dajemy przyzwolenie na to, żeby robili bzdury, to dlaczego nie pozwalamy tego robić dzieciom w procesie edukacji, który ma być kreatywny? I teraz przechodzę do drugiego mojego ulubionego tematu. Drukarka 3D. Założę, że nie wszyscy wiedzą, co robi drukarka 3D, więc dwa słowa. Drukarka 3D, mówiąc najprościej, to jest takie urządzenie, które zamienia mój pomysł w przedmiot. Zamienia model, moje wyobrażenie na temat czegoś w fizyczny przedmiot. I teraz drukarki 3D powstały z myślą o tak zwanym szybkim prototypowaniu. I teraz wbrew pozorom już o nim mówiliśmy dzisiaj, bo to jak przedszkolaki budują swoją wieżę z pianką na szczycie, to jest właśnie szybkie prototypowanie. Budujemy pierwszą wersję, nie podoba nam się. Budujemy drugą i trzecią i czwartą. I dlatego drukarka 3D w pewnym sensie jest takim naturalnym, fajnym kompanem. Po drugie, drukarka 3D to jest maszyna, która wybacza nam błędy. Czyli jeżeli robimy coś raz i nam się nie podoba, następny wydruk będzie nas kosztował tyle samo, więc możemy spokojnie iść dalej, działać. Nie jak student ekonomii wymyślić sobie pomysł, raz go zbudować i powiedzieć, oto jestem, oto się objawiłem, tylko możemy próbować, aż znajdziemy odpowiedź na pytanie, które nas dręczy. I tym jest, moi drodzy, edukacja. Maszyna, drukarka 3D wybacza nam również błędy, ponieważ popełnia błędy. Ta grafika się nazywa, słuchajcie, 3D printer with a headache. Ale robi też bardzo ładne rzeczy, kiedy się myli. Ja zawsze mówię, że drukarka 3D to jest to miejsce, gdzie sztuka i matematyka łączą się w chaos. Dobra. Ale teraz wróćmy do naszych dzieciaków. Nie wiem, czy wiecie, jak to dzisiaj wygląda. Mamy salę biologiczną, załóżmy, tak? I na sali została zakupione do szkoły za 3000 zł szkielet, żeby dzieci się uczyły, jak wygląda szkielet. Problem polega na tym, że szkielet stoi w szafie, zamknięty na trzy kłódki i szafa nie ma szyby, więc nie widać tego szkieletu. Dlatego moim głębokim przekonaniem, które zaczynacie już chyba tutaj kminić, jest to, że dobra pomoc szkolna to jest taka, która wchodzi w interakcję, możemy z nią wejść w interakcję. To jest ta pomoc szkolna, którą możemy nawet zepsuć, rzucić nią przez okno, cokolwiek, ale wchodzić w doświadczenie. Bo jak nauki przyrodnicze nas uczą, eksperyment jest podstawą metody naukowej. Więc jeżeli dzieciom zabraniamy tych eksperymentów, to znaczy nie powinniśmy się dziwić, że mamy coraz mniej naukowców. Dlatego dobra pomoc szkolna to ta, która jest kompletnie połamana. I drukarka 3D znowu przychodzi z pomocą. Dlatego, że drukarka 3D wydrukuje nam za grosze jedną kość, drugą, trzecią. Jak ją złamiesz albo zgubisz, to ci wydrukuje następną, szkoła nie zbiednieje. Więc może oddajmy pomoce szkolne, niech to nie będą pomoce szkolne, niech to będą pomoce naukowe dla dzieci. Drugim aspektem jest to, co nazwałem a la Makota i drukarkę 3D. Drukarka 3D może w pewnym sensie być elementarzem kontaktu z mechanizmami. Byliśmy tutaj w Poznaniu w super szkole i była taka historia, że w pewnym momencie podchodzi 8-latek jakoś mniej więcej, z jakiegoś powodu w stroju D'Artagnana, podszedł do maszyny i zaczyna kombinować. Zaczął od tego, że patrzył, później przeszedł do dotykania, później przeszedł do tego, że zepsuł wydruk, a potem prawie zepsuł drukarkę. Ale na końcu zwrócił swoje piękne, błękitne oczy w moją stronę i klarownym językiem dokładnie wytłumaczył mi, jak działa moja maszyna.
Dlaczego to się stało? Z prostego powodu. Ponieważ nie zabroniłem mu jej dotykać. Nie powiedziałem, nie dotykaj, nie wolno, zepsujesz, to drogie. Nie, jakby jak zerwie pasek za 60 groszy, to kupimy nowy pasek. I to jest ten eksperyment i doświadczenie osobiste, fizycznych przedmiotów, które budzi zrozumienie dla otaczającego świata. I tak powinna moim zdaniem działać edukacja. I na końcu chciałem wam tylko powiedzieć, że moim zdaniem większość edukacyjnych cierpień dzieciaków w szkole wynika z naszej pychy i z naszej głupoty. Dlatego, że nie wierzymy w to zdanie, które powiedziałem na początku. Nie wierzymy, że dziecko samo zrozumie. Więc budujemy dla niego klucze z jedną właściwą odpowiedzią. Budujemy dla niego rzeczywistość jednego korytarza myślenia. I jeżeli wyjdzie poza nią, to mówimy nie, źle, jedynka. Więc zostawiam was na sam koniec tylko z tym pytaniem. Czy wy ze swoimi dziećmi, z dziećmi, które uczycie, z dziećmi, którymi się opiekujecie, czy pozwalacie im się mylić? Dziękuję bardzo.